guarda dal giornale, ciao, 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 naszych dzieci, niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłanów.
siostra za. Za siostrę i bardzo dobry, to nie się zrobił też. Staram się bardzo mocno. Dla mnie? No widzicie, oni robią, a dostaję. Za. Tak musi być. Nie, no za żonę dostaję, a nie wyczuję. No dobrze, tylko za córki pociągę. Tu położę na harpa. Dobrze, drogie dzieci, zakłaniam wam, mam drodzy rodzice, bo to jest dzisiaj wasza zasługa, to, że dzisiaj tak pięknie to przeżywamy i się cieszymy. To jest wielki trud i wkład waszej pracy. Jedna z waszych tutaj koleżanek, Lena, mama, widzę na górze, jest w Krokowie, przyjeżdżała co sobotę, prawda? To jest ponad 100. Mówię o kilometrach, czy nawet więcej. 2 godziny samochodem. Przyjeżdżała zawsze pociągiem. Bo w Bremerhaven też jest przygotowanie do komunii, ale tam jest tygodniu i mamie i na jej nie pasowało, dlatego u nas jest w sobotę. Znaczy u nas jest w sobotę, dlatego mamie lepiej pasowało. I poszczególni rodzice przyprowadzali dzieci z poszczególnych dzieci, przyjeżdżali po 15, 18, 20, 30 kilometrów, żeby właśnie te dzieci mogły dzisiaj u Pana Jezusa przyjąć do swojego serca. Zapłać jeszcze raz, żeby nie przedłużać. Dziękuję wszystkim nauczycielom ze Szkoły Sobotniej, którzy tutaj są też moim obecnym. Dziękuję w sposób szczególny Pani Wiesławie Kloc. To jest jedna mama. Pani Wiesia Wiekiewierek, to jest ta Pani, która objęła swoją troską i grupę do południa i po południu. I była taką wielką koordynatorką i bardzo się zaangażowała za to. W imieniu rodziców i własnym i sióstr składam ich serdecznie jeszcze raz ucałować. Co teraz jeszcze będzie? Aha, chlebki rozdajemy, dobrze. Jak myśmy dostali chlebek taki duży, to chyba mamy też na chwilę coś. Drodzy rodzice, Jezus tam się dla nas chlebem, pokarmem na życie wieczne. Złożył nas ze sobą powiedziałam i ciągle miłości. Za chwilę udamy się wszyscy do domu, by w gronie rodzinnym cieszyć się obecnością Pana Jezusa. Dlatego chcemy zabrać ze sobą znak jedności, chleb, by nie połamać się z wami przed śniadaniem posiłkiem, jako znak jedności całej naszej rodziny. Thank you.
przyjmie Boże błogosławieństwo. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich za te dzisiejsze uroczystość. Spotykamy się jutro na Sumie. Przechodzicie w tych strojkach bez świec. Spotykamy się o godzinie 11 na tej przyśle, którą dostanę też pamiątki, które możemy dowoli robić zdjęcia sobie indywidualnie, jak tam to pasuje. Bóg zakłóć jeszcze raz wszystkich. Siostra Weronika, Serafika, która przyjechała też z Gdyni do swojej bratanicy Magdy. Siostrę serdecznie pozdrawiam wszystkich innych gości jeszcze raz. Pan z wami. Ciebie tulisz mnie. Nigdy nie zostawisz mnie.